Siemanko wszystkim. Akcja dzieje się w domu pewnej kobiety, bo wąż do niej wlazł. No i tak. Halo, ogród zoologiczny. Miałem do was zadzwonić, dostałem telefon z policji. Wąż jest u mnie w domu, nie wiem co on robić. Ale jak, jaki wąż? Groźny, nie groźny, jak on do pani wszedł? Gdzie u pani, w mieszkaniu, o co chodzi, jak nie rozumiemy. No i tam zadał jakieś 100 innych pytań, żeby jakoś nakreślić sytuację. No i ta kobieta mówi, no... Normalnie w wieżowcu na 15 piętrze, u mnie w domu tu wąż się wdostał, nie przez wentylację, nie wiem jak się dostał. No, a chociaż go pani opisze jakoś, no żebyśmy wiedzieli czy niebezpiecznie, czy pani uciekała, czy wzywać kogoś jeszcze specjalnego, czy coś. Wiedzą państwo, no taki czarny, średnich rozmiarów, taki zwyczajny wąż. To niech pani spróbuje go jakoś złapać, to nie jest jadowity wąż. A jak złapać? No co panowie, jak mam złapać węża? No ręką albo... Co albo? A jest pani z przedstawicielstwa jakiegoś zagrożonych gatunków, czy przyrody, czy czegoś takiego? Nie, nie jestem. To pierdolnie go pani łopatą. Tak. Nereczka.